Islam, bo on jest taki pierwszy wybrany w organizacji DSF. To był taki pojedynek, generalnie wiele osób, zwłaszcza tych, które być może mają jakieś takie mniejsze pojęcie o technice, kiedy patrzą właśnie na twojego rywala, który jest takim wielkim, muskularnym zawodnikiem, to mają pewnie takie wrażenie, że się po tobie przejedzie. Natomiast było zgoła odwrotnie, bo wziąłeś to na przetrwanie. Natomiast mam wrażenie, że ta pierwsza runda, gdzie tak przeczekałeś, to się przedłużyła i po prostu zaspałeś, jakby przegapiłeś ten moment. Tak, dokładnie. No. Pierwsza runda w ogóle założenie było takie taktyczne, żeby gdzieś tam więcej się ruszać na nogach, gdzieś tam go poprzepuszczać i żeby troszeczkę się wystrzelał. Zaskoczył tym, że jednak w pierwszej rundzie nie ruszył tak całkowicie na jakąś tam wojnę, czy żeby po prostu, nie wiem, na szybki knockout. Myślałem, że w tym będzie upatrywał swoją szansę właśnie w takiej szarży, ale no jednak gdzieś tam dosyć mądrze walczył, nie? Bił te dwójki, dosyć szczelnie się bronił i no, przyjął parę low kicków, ale kurczę, no zabrakło dzisiaj troszeczkę tego zęba, nie? Właśnie tak jak mówisz. Nie wszedłem w tą walkę, pierwszą rundę przespałem i miałem w ogóle założenie, bo właśnie, żeby od drugiej rundy ruszyć naprawdę już go tam rozbijać, nie? Ale w drugiej rundzie były dobre momenty, było kilka dobrych momentów, gdzie on nawet był naruszony, gdzieś tam na wątrobę dostał, gdzieś jakiś cios tam wszedł, że też nogi mu troszkę się ugięły. I już myślałem, że przejmę kontrolę, ale jednak zabrakło tego, żeby gdzieś tam pójść naprawdę za tym ciosem, nie? I gdzieś go tam przycisnąć. Myślę, że jakby go mocniej przycisnął, to być może by pękł, bo jednak po walce z nim rozmawiałem, mówił, że strasznie mocno kopie i te low kicki gdzieś tam odczuł, że gdyby tam jeszcze 2-3 razy kopnąć, naprawdę skończyć, to może by było, nie? Ale no, trzecia runda potem, wydaje mi się, że pierwszą on wygrał, drugą chyba ja, a trzecią no, tutaj zaważyło to, że po prostu, nie wiem, jakby nie miał już troszeczkę pomysłu, nie? Gdzieś tam siły, pomysłu. Nie mogłem go tak, nie mogłem się przebić przez tę jego obronę, a on jednak mnie spychał tą swoją siłą fizyczną, nie? Troszeczkę te gabaryty jednak pomogły w tej walce, no bo ja na to normalnie ważę o wiele mniej, bo ja walczę w 95, nawet 93, zbijałem już 90, nie? A teraz zaproponowano mi tą wadę ciężkiej, bo w PZKB nie ma 95, nie? 91 albo plus 91, to się zdecydowałem, no i jednak wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę na tą wagę ciężką tej siły i tej masy brakuje. Ja też szczerze mówiąc właśnie spodziewałem się po jego gabarytach, że to będzie właśnie tego rodzaju zawodnik, który się szybko wystrzela, który nie będzie specjalnie technicznie będzie bił cepy, natomiast właśnie o tej techniki jednak to miał. Tak, no z tego co tam z nim rozmawiałem, to 28 lat już tam trenuje w Holandii. No wiadomo, taki styl właśnie, taki typowo holenderski, nie? Gdzieś tam proste kombinacje, dwójka, ten jab i logo, nie? I gdzieś tam całą tą walkę tak walczył. No i to mu dało zwycięstwo, gdzieś tam prosty plan, prosty schemat. I cały czas był jednak konsekwentny, a ja jednak troszeczkę szukałem może rozwiązań niepotrzebnych, zamiast po prostu bić i iść tym lukikiem, nie? I gdzieś tam po prostu podkręcać cepę. A kiedy czytano o punktacji, bo tam niejednogłośnie właśnie gdzieś tam miałeś wrażenie, że jednak być może to idzie też na twoją stronę? Szczerze jakoś wiedziałem chyba, że jednak troszeczkę gdzieś tam był lepszy przynajmniej, nie? Muszę mu oddać, no. Walczę co prawda u siebie, można powiedzieć, ale wydaje mi się, że był lepszy dzisiaj, nie? Dzisiaj nawet jestem zdziwiony, że było split decision, myślałem, że po prostu będzie unanimous, nie? Na jego korzyść, no bo nie ma co, no był lepszy dzisiaj. Dzisiaj w ogóle właśnie w Nowym Sączu, gdzie ogólnie w zasadzie w połowie Polski przynajmniej panuje rewelacyjna pogoda, tak samo i tutaj jest po prostu bardzo gorąco, tak nagle w kwietniu, czy to jakoś tak, nie wiem, może się dało trochę bez znaki, bo być może zbyt gorąco po prostu dzisiaj. Nie, jakoś nie. No ja już walczyłem w cieplejszych miejscach, walczyłem w Tajlandii na przykład i jakoś mi to nigdy nie przeszkadzało, także myślę, że to nie miało żadnego wpływu. Nie wiem, dzisiaj jakbym te siły zostawił gdzieś tam w szatni, nie? Że wszedłem do ringu i kurczę, dzisiaj byłem taki nieobecny. Kilka razy już mi się to zdarzyło, bo ja szczerze powiem, że nigdy nie przegrałem walki na przykład tak do jednej bramki, że kurczę, przeciwnik mnie zdominował albo gdzieś tam zlał, nie? Albo ja w ogóle nigdy nie przegrałem przez knockout, nie? I tu chodzi o to, że po prostu zdarza mi się przegrać walkę tylko dlatego, że zaśpię, nie? Że po prostu zabraknie tej aktywności z mojej strony, tego zęba i to jest gdzieś tam problem, wydaje mi się, bardziej gdzieś tam sfery mentalnej. Albo po prostu gdzieś dnia dzisiaj, no, tak jak zły dzień w biurze. O to zapytałem, bo w zasadzie Michał Królik bardzo podobnie właśnie walczył i też takiego zaspałej. W każdym razie, mimo wszystko, no, życzę powodzenia ode mnie, to jest wszystko. Ostatecznie mecz Polska-Niemcy zakończył się wynikiem 2-1. Powiedz, czy przed swoją walką wiedziałeś, jaki jest wynik i czułeś może spokój przed swoim wynikiem? Ostatecznie wiedziałem, jaki jest wynik, no bo mamy tam telewizor, bo w szatni był i w ogóle wiedziałem, że chłopaki wygrali swoje walki. Ale no wiadomo, że ja się skupiałem na sobie bardziej, można powiedzieć, gdzieś tam wiadomo, walczymy jako zespół, no ale każdy jednak najbardziej troszkę jest taki samolubny i myśli o sobie, nie? O tej swojej walce, to jest dla niego taki najważniejszy pojedynek. Ostatnim razem wszyscy chłopacy od nas przegrali, tylko ja wygrałem, no a teraz odwrotnie, nie? Że teraz wszyscy wygrali, tylko ja poniosłem porażkę, no ale porażki uczynią mnie silniejszym.
Powiedz jeszcze, czy czułeś jego ciosy w walce? Szczerze, no, czułem. Na podwójną gardę zbierałem te ciosy, nie? To tam nie było jakieś, żeby tam... Ani razu nie byłem podłączony, ani co po prostu mocno bił, no widać, że duży chłop gdzieś tam wpadał do przodu, nie? Tam jakoś boksersko można powiedzieć, on nie bił prawidłowo, no bo te nogi też mu, można powiedzieć, nie wchodził z nogami, tylko te nogi mu, jak można powiedzieć, odrywał od podłoża, to czyli to nie jest takie prawidłowe, ale no czołg taki, nie? Taki, że gdzieś tam kurczę wpadał jak Jared Miller, można powiedzieć, tą wagą swoją, nie? Bardziej niż tam niż siłą, to po prostu przesuwał mnie, ale nie, mimo że na twarzy mam jakieś tam ślady, to bardziej przez to, że przez gardę. To teraz analiza walki, czy szybki powrót na matę? No na pewno trzeba przeanalizować błędy, bo było na pewno sporo błędów, było też zabrakło tej aktywności, tak jak mówię. I wracamy na trening, nie? No, trzeba trenować dalej, trzeba się rozwijać i wydaje mi się, że to jest najlepsze, co może się zdarzyć. Czasami warto przegrać, naprawdę. Przegra się, ale dzięki temu można po prostu wyeliminować to, co się robi źle i następnym razem jeszcze bardziej godnie tego zwycięstwa. Dobra, podsumowanie. Dzięki.